Początek był w naszym wykonaniu na pewno zdecydowanie lepszy. No tutaj później w drugim secie zrobiliśmy sporo błędów w zagrywce. No ogólnie myślę, że mecz był dosyć taki szarpany z obydwu stron. Momenty dobrej gry, momenty słabszej. Dlatego się cieszymy, że udało się wygrać. Mieliśmy gdzieś w pamięci, że dostaliśmy dosyć srogie lanie w Olsztynie 3-0, więc wiedzieliśmy, że tutaj na pewno łatwo nie będzie. Cieszymy się z dwóch punktów. Czy teraz mówić, że mogły być trzy, to raczej ciężko, bo czwartego seta zaczęliśmy 8-0, po prostu katastrofa. Później w trakcie tego seta wracaliśmy do gry, no ale to już nie wystarczyło. I Olsztyn zasłużenie tego seta wygrał. Tiebreak, znowu nasza przewaga spora i zrobiło się na przewagi. Ale taka dramaturgia czasami jest potrzebna. Tak jak wspomniałem, cieszymy się z tych dwóch punktów. Z drużyną, która zagrała już jakby w komplecie oprócz jednego środkowego, więc... To jest bardzo dobra drużyna, ciężko było zatrzymać, szczególnie TJ'a DeFalco na tym lewym skrzydle, bardzo szybko grają. Podobno jak kiedyś chyba Hidalgo Oliva grał z Campą w tych jego dobrych sezonach w Jastrzębiu. No nastawialiśmy się na nich, parę razy udało nam się ich wyłączyć. Myślę, że tutaj Karola Butryna zdecydowanie dzisiaj bardziej przyhamowaliśmy, tak się aż nie rozpędził i troszeczkę mniej tych pijek miał w ataku. Ale to tak jak wspomniałeś, dobra zasługa naszego bloku i obrony. Później parę fajnych obron, taki mecz walki, naprawdę wyszarpaliśmy to więcej serduchem niż tak czysto siatkarskimi umiejętnościami. Na naszej hali się gra przyjemnie, słychać ten doping i cieszymy się, że możemy grać przed tą publicznością i wygrywać, dostarczać im radość, sobie radość, punkty do tabeli. Przy porażce Warszawy gdzieś tam ten dystans troszeczkę niwelujemy, podskakujemy gdzieś tam w tych okolicach trzeciego, czwartego miejsca. Więc no, musimy się trzymać, bo są naciski z każdej strony tabeli, więc no, chcemy jak najwięcej punktów nałapać. Każdy mecz chcemy wyjść i wygrywać. No, z Katowicami się nie udało. Zasłużenie tamten mecz wygrali, ale już mieliśmy w międzyczasie mecz Pucharu Polski, więc tutaj nie ma czasu na rozpamiętywanie. Troszeczkę odpoczynku, koncentracja i jedziemy na kolejny mecz. Teraz z Lubinem też już gramy w czwartek, więc znowu tego czasu jakby nie ma za wiele. Więc no, nie będziemy też się rozpamiętywać jakby jakiejś pojedynczej porażki. Cieszymy się, że wróciliśmy na wygrane tory w lidze. Teraz trzeba to w Lubinie udowodnić. No myślę, że takie mówienie, że jesteśmy zmęczeni i wmawianie sobie, że co chwilę gramy, to by nam nie pomagało, więc myślę, że jesteśmy na tyle doświadczeni, że każdy w swoim życiu już grał co 3 dni. To jest kwestia oczywiście jednego tam przestawienia, troszeczkę jest inny mikrocyk, mniej tej siłowni, żeby być w tym jakby rytmie, ale myślę, że spokojnie damy radę, nikt nie będzie narzekał, że jest zmęczony. Jutro mamy, dzisiaj graliśmy 14:45, więc mamy jeszcze chwilę wieczoru wolnego, jutro dzień wolny i będziemy na pewno wypoczęci na Lubin.